wtedy. Ekspert Roczniak. Kompleksowa obsługa od A do Z. Tarnów, ulica Błonie 5. Telefon 14 699 1234. Pełna oferta na stronie www.ekspertpauzaroczniak.pl. Panie trenerze, 1-0 w pewnym sensie historyczna wygrana tutaj w Wieliczce. No i zrehabilitowaliście się za tą porażkę na jesień w Tarnowie. Tak, zgadzam się, a co do tego można powiedzieć, że to jest taka już nasza specjalność, bo wszystkie większości mecze gdzieś tam i Wierna, Małogoszcz, i gdzie nie wygraliśmy, i Nida, Czarni Połaniec, i między innymi Górnika, także staliśmy się takimi specjalistami i z tego się bardzo cieszę, że potrafimy się zrewanżować, a to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Pierwsza bramka po prawie 3 latach w lidze u Łukasza Kazika też cieszy, choć taka nietypowa dość, trzeba przyznać. Znaczy, ja powiem tak, że on trenuje, ja cały czas go ostatnio pompowałem przez, nie wiem, 2 tygodnie, cały czas mówiłem, że jest w stanie to zrobić, bo bardzo dobrze to wykonuje, nawet poprosiłem, żeby sobie obejrzał bramkę ostatnio z angielskiej ligi, no i mówię, żeby próbował, brał to, powiedziałem, że naprawdę ma uderzenie, no i tylko przyklasnąć, troszeczkę szczęścia, oczywiście śliska murawa, ale deszczyk spadł przed meczem, także trzeba było to wykorzystał, no także tylko mówię, przyklasnąć. Kilka zmian przed meczem. Nie zabrakło w składzie Adriana Ślezaka i Dawida Sojdę. Czym to spowodowane? Znaczy Dawid kontuzja, Adi Ślezak kartki. No mówię, no dzisiaj też nawet nie zagrali minuty i Sieniawski, i Wolański. No ale mówię, no dla mnie się liczy najważniejszy zespół. Myślę, że się nie pobrażają i myślę, że to idzie w takim kierunku, że mówię, tym bardziej, że dzisiaj znowu jesteśmy kartkowani. To jest kolejna parodia. Tutaj w tej lidze, ale to już mówię, dlatego musimy być przygotowani, mówię, na takie sytuacje i mówię, każdy zawodnik być potrzebny i myślę, że się nie będą obrażać i jak wyjdą, to pokażą, na co ich stać. Mecz z Wieliczką, ten na jesień, to był ostatni mecz, który Tarnowska Unia przegrała jak na razie do tej pory. No jak to się dzieje? 18 ligowych meczów bez porażki. Ja się cieszę, ale mówię, my mamy swoją, mamy swoją misję, która myślę, że może się uda, ale to na razie mówię, cały czas musimy tonować i mówię, cieszę te zwycięstwa, cieszę zero z tyłu, troszeczkę szczęścia, ale przede wszystkim chciałem powiedzieć, że to jest umiejętności zespołu, który potrafi już grać dużą piłkę, dzisiaj przykład parę akcji fajnych, szkoda, że niewykorzystanych, bo byłby zupełnie inny wynik, no i na pewno trener gospodarzy powiedzie, żeby wyrównany mecz, zgadzam się, ale jakbyśmy przy tak słabej dyspozycji tego bramkarza, który bronił w Górniku, no powinniśmy to wykorzystać i wtedy zupełnie wynik byłby inny. Teraz w środę rozgrywki Pucharu Polski, finał Pucharu Polski na szczeblu Tarnowskiego Związku Piłki Nożnej z Dunajcem Zakliczem. Jakieś zmiany? Na pewno zagramy ci, co mnie grali. Na pewno, tak jak mówię, no dzisiaj niektórzy nawet nie weszli na minutę. Jutro też w ramach takiego nawet rozbiegania, można powiedzieć, czy takiego treningu regeneracyjnego gramy mecz charytatywny tam w Gorlicach. Także mówię, jesteśmy cały czas, pracujemy cały czas, będzie także mówię, a Puchar Polski troszeczkę jeszcze dni zobaczymy, jak to jest z siłami, jak to jest ze zdrówkiem i zobaczymy, ale na pewno nie odpuścimy. Kolejne wygrane spotkanie na waszym koncie. Tym razem to twoja bramka przesądziła o wyniku tego spotkania. Długo czekaliśmy na tą bramkę, bo 3 lata. No zgadza się. Wydaje mi się, że w przebiegu całego spotkania byliśmy na tą jedną bramkę lepsi od przeciwnika. Cieszę się, że to akurat moja bramka zdecydowała o tym, że wywozimy z Wieliczki 3 punkty. No i z drugiej strony cieszę się również, że po tak długiej przerwie udało mi się strzelić bramkę w lidze i to jeszcze zwycięską. To podwójnie cieszę. Musisz przyznać, że dość nietypowa ta bramka była, jednak mimo wszystko. Znaczy chyba koledzy wiedzą, że moim atutem jest strzał z dystansu. Rzadko z tego korzystam. Dzisiaj spróbowałem, no i udało się. Właśnie miałeś jakieś przeczucia przed meczem? Ja może nie, natomiast koledzy mieli przeczucia, że dzisiaj strzelę i kazali mi uderzać dużo, no i rzeczywiście się udało, nie wiem, któryś z nich jest chyba prorokiem. Zbliżacie się powoli do tej Garbarni Kraków? Nie myślimy o tym, żeby gonić Garbarnię, myślimy o tym, żeby zdobywać 3 punkty w kolejnym meczu. Jutro mamy mecz charytatywny w Gorlicach. Jedziemy tak piknikowo zagrać chłopakami, którzy do tej pory mi grali. Jednak koncentrujemy się na każdym następnym meczu.
W środę gramy mecz pucharowy z Dunajcem Zagliczym, na pewno nie będzie to łatwa przeprawa. W przyszłym tygodniu, w sobotę gramy mecz z Naprzodem Jędrzejów. Kolejny ciężki mecz, a tutaj na pewno będzie nasze boisko, ale wiadomo, że drużyna przeciwna też nie przyjedzie tutaj przegrać, tylko będą starali się walczyć o trzy punkty. Znaczy, przypuszczałem, że będzie ciężkie spotkanie, ale a szczerze mówiąc myślałem, że Unia nam postawi wyżej poprzeczkę. Absolutnie moim zdaniem nie zasłużyliśmy na porażkę z przebiegu tego spotkania. Raczej sprawiedliwy byłby remis. No niestety błąd, który popełnił Wygaś przy tym rzucie wolnym 40 metrów kosztował nas bramkę, no i niestety utratę trzech punktów, bo się nie dało odrobić. Raz, że mur się rozbiegł przed uderzeniem, dwa, że musi bramkarz interweniować. No niestety z połowy boiska nie możemy bramek dostawać. No a tak się zdarzyło. No niestety jest to młody zespół i ma problemy, żeby no, z rutynowanym przeciwnikiem, takim jak jest Unia, odrabiać straty, chociaż mieliśmy sytuację i szkoda, że w pierwszej połowie żeśmy tego nie odrobili. Może ten jeden błąd waszego bramkarza, jeśli można tak to określić, ale też kilka razy wyciągnął tych kilka piłek, tych kilka groźnych strzałów. Znaczy tu w drugiej połowie miał więcej pracy, no ale to było efektem tego, że odkryliśmy się i chcieliśmy za wszelką cenę po prostu no, chociaż zdobyć punkt z Unią, bo wiadomo, że każdy punkt w naszej sytuacji no to przedłuża nam nadzieję na utrzymanie, a w tej chwili taki cel mamy i próbujemy go realizować. Natomiast zobaczymy, czy uda się go zrealizować. Na pewno tego punktu będzie brakować w dalszym rozrachunku, ale nie poddajemy się, będziemy grali dalej i walczyli o komplet punktu na następny mecz. Kolejne dwa spotkania w zasadzie ciężkie z Juventą Starachowice, no i ten mecz o 6 punktów z Nidą Pińczów. Zgadza się, mamy bardzo ciężkie spotkania, dla nas nie ma łatwych spotkań. Czy to będzie Juventa, czy to będzie Nida, czy później Naprzód, to wszystko są mecze o życie. Także mówię, w takiej sytuacji, jakiej my jesteśmy w tej chwili, 7 młodzieżowców było w pierwszym składzie, także oni się uczą grania na tym poziomie. No i na pewno każdy mecz jest bardzo, bardzo wymagający dla nich i muszą zostawić dużo, dużo serca, determinacji, walki, żeby można było cokolwiek ugrać. Rzeczywiście bardzo trudne spotkania, no i zobaczymy, jak się będą układać, bo zbliża się decydujący moment w lidze, czy zostaniemy, czy będziemy się musieli pożegnać z tą ligą.